Zapraszamy Państwa do skorzystania z e-usług dostępnych w gminie Tykocin. Umożliwiają one załatwienie szeregu spraw urzędowych o każdej porze bez wychodzenia z domu. Są w pełni bezpieczne, nieskomplikowane i przynoszą wymierne korzyści ekonomiczne, ekologiczne i zdrowotne w sytuacji wystąpienia pandemii typu COVID-19. W celu załatwienia interesującej Państwa sprawy należy wejść na stronę lub pobrać aplikację ipodlaskie.pl. Następnie proszę z menu wybrać zakładkę usługi. Ukażą się trzy kategorie usług. Pierwsza – gospodarka przestrzenna. Druga – komunikacja z urzędem. Trzecia – podatki i opłaty lokalne. W celu przeglądania planów zagospodarowania przestrzennego. Krok pierwszy. Proszę wybrać z menu przycisk gospodarka przestrzenna. Krok drugi. Wybrać zakładkę przeglądanie planów zagospodarowania przestrzennego. Krok trzeci. Z katalogu gmin na dole strony wybrać właściwą gminę. Krok czwarty. Potem kliknąć w przycisk przejdź do usługi. Krok piąty. W dalszej kolejności na mapie można sprawdzić przeznaczenie interesującego obszaru, datę, numer i treść uchwały dotyczącej tego terenu oraz zapoznać się ze studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, a także dokonać ich wydruku. W kategorii gospodarka przestrzenna mogą Państwo przeglądać plany zagospodarowania przestrzennego, złożyć wniosek o uproszczony wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, złożyć wniosek o uproszczony wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, złożyć wniosek o wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, złożyć wniosek o wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, złożyć wniosek o wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, złożyć wniosek o wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Z każdą kolejną usługą należy postępować podobnie. Z menu wybrać rodzaj usługi, potem gminę i logując się przejść do usługi lub dedykowanego jej formularza. Po wypełnieniu formularza podpisać go i wysłać. W kategorii komunikacja z urzędem mogą Państwo sprawdzić harmonogram odbioru odpadów komunalnych, zapoznać się z komunikatami, zadać pytanie do wójta lub burmistrza, zgłosić problem. W kategorii podatki i opłaty lokalne mogą Państwo złożyć deklarację na podatek leśny DL1, złożyć deklarację na podatek od nieruchomości DN1, złożyć deklarację na podatek od środków transportowych DT1, złożyć deklarację na podatek rolny DR1, złożyć informacje o gruntach IR1, złożyć informacje o lasach IL17, złożyć informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN1, złożyć opłatę za podatek leśny, złożyć opłatę za podatek od nieruchomości, złożyć opłatę za podatek od środków transportowych, złożyć deklarację gospodarki odpadami i naliczania zobowiązania. W celu złożenia deklaracji lub uiszczenia opłaty należy z menu wybrać rodzaj usługi, następnie gminę i logując się przez login gov.pl przejść do usługi lub dedykowanego jej formularza. Po wypełnieniu podpisać go i wysłać.